Już czas, żeby weter wypłynął ten najbardziej niezwykły statek, jaki kiedykolwiek pojawił się. Czyli Nautilus Radia Z, mówi kapitan statku Robert Wernatowicz na Mostku Kapitańskim. Statkiem będzie kierował także Mirek Błach. Dzień dobry. I będziemy mówili oczywiście o rzeczach niezwykłych, bo takie lubimy my, faceci z Nautilusa Radia Z. A będziemy dzisiaj mówili o czarach. Mirek, czy ty traktujesz czary poważnie? Kiedy się zetknąłeś z terminem czary? W zasadzie filmów. Każdy z nas zetknął się z tym terminem, kiedy słyszał, chociażby nawet na lekcji historii, o polowaniach na czarownicę. Tak, wtedy było o tym bardzo głośno. W tej chwili możemy się zetknąć z czarami podczas oglądania straszliwych horrorów. A my zapytaliśmy ludzi, czy wierzą w czary. Posłuchajmy, czy w ogóle wierzymy, że coś takiego istnieje. Czary tylko się wiążą z komunizmem, ani oni czarowali, ani nic nie dawali, no to prosta sprawa, tylko zabierali. To są największe czary, jakie tylko były na świecie. Czary? Ja nie rozumiem, co to jest. Myślę, że to taka bzdura chyba, mi się wydaje. Najwięcej to przychodzą Rumuni i tak nas czarują cygani, to mnie się wydaje, że to nie jest dobre dla nas i oszukaństwo jest. Nieraz jakieś czary są, wróżka, no nie wiem, coś z bajką związane, jakieś czary, jakieś zaklęcia, coś takiego. Czary, magia, ja nie wiem, to chyba, ja wiem... Mnie to się takie te czary z jakąś przeszłością, z jakąś rzeczą, z którym człowiek się nie spotyka na co dzień. Zjawiska nie dające się wytłumaczyć powszechnie znanymi przyczynami. Nie wierzę w to w ogóle. Nie wierzymy w to, ale my kiedy przygotowywaliśmy się do tej audycji i rozmawialiśmy z bardzo dużą ilością osób, ciągle natrafialiśmy na takie pojęcie, że jest to pewna energia, która jest normalnie niewyczuwalna, ale ona istnieje. Tak, i tych rodzajów czarów jest bardzo wiele, stosuje się to je do bardzo różnych rzeczy. W zasadzie na całym świecie, wszędzie, w różnych kulturach ta magia, te czary się przejawiają w różnych postaciach. Obiecujemy wam, że dzisiaj będziemy mówili o naprawdę najlepszych znanych czarach, najlepszych znanych kulturach magicznych. Będziemy mówili o słynnym wudu, w tym o nabijaniu tak zwanych szpileczek w małe figurki i o tym, dlaczego to się robi i jak to się robi, też będzie dzisiaj w programie, a także będziemy mówili o naprawdę nieprawdopodobnej wiedzy tajemnej o słynnej Hunie. Słuchajcie, bądźcie z nami, być może niektórzy z was usłyszą to po raz pierwszy w życiu, że coś takiego w ogóle istnieje. A na początku posłuchajcie o tym, co było w Tybecie. Otóż mnisi tybetańscy są wyznawcami też pewnej kultury z kręgów magicznych. Jest tam użyteczna, można powiedzieć, pewna piosenka. Piosenka i pewna muzyka. Nazywa się to muzykę tybetańską, muzyką magiczną. Ona jest używana w bardzo konkretnym celu. Posłuchajcie. Do grania muzyki tybetańscy buddyjscy mnisi używają trąb czterometrowej długości i trąbek wykonanych z kości udowej człowieka. Korzystają też z ręcznych bębenków zrobionych z czerepów ludzkiej czaszki obciągniętych skórą. Najważniejszy jednak jest chór, który w tle muzyki intonuje sylabę, dźwięk om, ton symbolizujący Boga i początek świata. W kulturze chrześcijańskiej odpowiednikiem jest biblijne stwierdzenie: na początku było słowo. Od pradawnych czasów muzyka buddyjskich mnichów uchodziła za magiczną, a jej wibracje potrafiły według legendy pokonać nawet obce wojska, które chciały zniszczyć tybetańskie klasztory. Nikt nie traktował jednak tych przekazów poważnie aż do 1950 roku, kiedy to wojska chińskie wkroczyły do Tybetu, siejąc śmierć i zniszczenie. Wtedy to, jak relacjonują świadkowie, w jednej z osad, nad którą górował klasztor, wydarzyło się coś niesamowitego. Chińscy żołnierze plądrowali wieś, mordując jej mieszkańców, gdy naprzeciw czołgów wyszli z trąbami i bębnami mnisi z klasztoru. Kiedy ich muzyka rozległa się po dolinie, chińscy żołnierze, zatykając uszy, zaczęli uciekać w popłochu. Nadaremnie, po kilkunastu krokach, każdy z nich padał martwy. Zginęły również załogi dwóch czołgów. Jednak ani mnichom, ani ocalałym mieszkańcom wioski nic się nie stało. Radia Z. A na pokładzie mówimy o wiedzy tajemnej, o magii. Nawet nie spodziewaliśmy się, że jest tak dużo różnych rodzajów magii. Jest między innymi magia stosowana przez afrykańskich szamanów. Była próba wyjaśnienia działania tej magii
przez naukowców, bo trzeba wam wiedzieć, że po prostu, no tutaj mamy do czynienia z faktami, bo są pewne rzeczy, które jakby są mierzalne, a jednak są niewyjaśnialne przez naukę. Taka próba była podjęta, posłuchajcie, czym się skończyła. Afrykańscy szamani ujawniają swoje niezwykłe zdolności w transie, w jaki wpadają podczas magicznego tańca. Wedle najnowszej hipotezy, zgodnej z osiągnięciami współczesnej fizyki, w wyniku uzyskania przez szamana zmienionego stanu świadomości, zaczyna on funkcjonować jako jednolity układ kwantowy działający na podstawie unikalnego stanu próżniowego. Szaman dochodzi wtedy do czystej świadomości, co pozwala mu kierować wszystkimi znanymi w parapsychologii efektami. Do tej pory zagadką pozostaje natomiast, w wyniku jakich procesów w mózgu szamana dochodzi do załamania falowej funkcji mózgowej. Jedyna hipoteza, która może to wyjaśnić, sugeruje powstanie lokalnej krzywizny czasoprzestrzeni, dzięki czemu szaman może na przykład widzieć przyszłość. Materiały o działalności afrykańskich szamanów są tak niezwykłe, że jeszcze powrócimy do nich w jednym z Nautilusów z Radio Z. Tak, ale podobnie jak afrykańscy szamani, działają także aborygeni w Australii, też posiadają swoją magię, która jest bardzo zbliżona do magii używanej na Hawajach przez kahunów. W miarę rozwoju społeczeństw i postępu technicznego magia i wiedza tajemna zanikły. Jej pozostałości odkrywamy w tzw. cywilizacjach pierwotnych. Przykładem są australijscy aborygeni. Potrafią oni stosować telepatię i, jak sami twierdzą, sztukę tę może stosować każdy, pod warunkiem, że nie kłamie i zawsze jest szczery. Aborygeni umieją wywoływać iluzję zwielokrotnienia, za sprawą której przeciwnik widzi kilku, a nawet kilkunastu ludzi. Kiedy to nie skutkuje, po prostu znikają, rozpływając się w powietrzu. Magię aborygeni stosują również w medycynie. Amerykanka Marlo Morgan, autorka książki Wołanie z końca świata, spędziła kilka miesięcy z aborygenami na pustyni i była świadkiem, jak uzdrowiciel wyleczył otwarte złamanie nogi swojego współplemieńca w ciągu jednej doby. Zastosował do tego celu czary znane aborygenom, a następnego dnia po złamaniu nie było już śladów. Nautilus Radia Z. Nie wszyscy wiedzą, że na co dzień także stosujemy zaklęcia magiczne. Mówienie sobie dzień dobry lub życzenie zdrowia jest tak naprawdę zaklęciem. Podobno są to słowa, które wytwarzają pewną pozytywną wibrację, która wpływa później na to, że na przykład dzień jest dobry. Nautilus Radia Z. Najbardziej niezwykłej wiedzy tajemnej, jednej z najbardziej słynnych takich działów magii na świecie, czyli tak zwanej huny, jest z nami na pokładzie Martin Carruthers z Kanady. Pan jest naukowcem, fizykiem jądrowym i właśnie pan Martin posługuje się wiedzą tajemną kahunów. Co oznacza huna? Co to jest? Huna is a modern word, more or less used by Max Friedman Long, who's written a lot about it. Huna jest to bardzo współczesne słowo na określenie tego, o czym pisał dużo Max Friedman Long. But the older name for huna is the Polynesian word ho'omenamena. Starym polinezyjskim określeniem huny jest słowo ho'omanamana, which means to make great power, które oznacza wytwarzać ogromną moc. Trzeba powiedzieć, że ta moc jest używana w bardzo szlachetnym celu, bo głównie do uzdrowienia. Tak, znane są przypadki, kiedy ci kahunowie leczyli to z dużymi sukcesami. Znany jest taki przypadek natychmiastowego wyleczenia złamania nogi. Tak, są świadkowie. Posłuchajcie. Mistrzami magii byli szamani z Wysp Hawajskich, kahunowie. Potrafili uzdrawiać, chodzić po rozżarzonej lawie wulkanicznej i przepowiadali przyszłość, a nawet naginali ją do swoich życzeń. Ostatni kahunowie żyli w latach 20. naszego wieku. Wtedy to niejaki pan Combs wydał przyjęcie na plaży swej posiadłości. W trakcie imprezy jeden z gości złamał nogę. Combs już chciał odwieźć pechowca do szpitala, gdy przyprowadzono kahunkę. Uklękła obok chorego, przycisnęła miejsce, gdzie złamana kość naciągnęła skórę i zaintonowała modlitwę w intencji wyleczenia. Po chwili powiedziała po hawajsku: leczenie skończone, możesz wstać i iść. I rzeczywiście, na nodze nie było żadnego śladu, a pacjent mógł swobodnie chodzić.
To jeszcze nic. Kahunowie potrafią o wiele więcej. Mnożą się przypadki, mamy takie relacje, że potrafią także przywracać do życia po już, kiedy jest śmierć, kiedy jakby osoba nie daje znaku życia. Taki był przypadek z topielcem. Posłuchajcie. Znane są przypadki wskrzeszania zmarłych przez kahunów. Uważali oni, że prawdziwa śmierć następuje dopiero po opuszczeniu ciała przez podświadomość. Opisano na przykład sprawę śmierci 16-letniego chłopca, który utonął podczas burzy. Po 8 godzinach jego ciało zaczęło sztywnieć. Wtedy przybył kahuna, usiadł obok ciała i skupił się, by porozumieć się z duchem chłopca. Jak podaje autor książki Magia kahunów, szaman odnalazł ducha chłopca i sprowadził go z powrotem do jego ciała. Ociepliło się ono, a po godzinie dalszych zabiegów kahuny zaczęło bić serce chłopca. Młodzieniec otworzył oczy, usiadł i trochę zdziwiony, trochę zmieszany zapytał, co się stało. Poprosił jednocześnie o jedzenie, bo był bardzo głodny. Nautilus Radia Z. Można powiedzieć, że są dowody na to, że ta magia działa. Na przykład na Filipinach bardzo popularne jest rzucanie uroków przez organizacje mafijne. Tak, i to nie tylko na Filipinach, ale znane jest także leczenie przez szamanów filipińskich, dokonywanie tak zwanych bezkrwawych operacji. Zresztą ludzie, którzy nauczyli się tej tajemnej wiedzy huny, posługują się nią obecnie i także mają znakomity efekt, jeżeli chodzi o leczenie. Co więcej, potrafią także, tak jak ci kahunowie, programować jak gdyby przyszłość, czyli to, o czym myślą w sposób bardzo pozytywny, że to ma się stać, to się faktycznie dzieje. I o tym jeszcze będziecie mogli usłyszeć dzisiaj na pokładzie Nautilusa Radia Z. A na pokładzie waszego ulubionego statku mówimy teraz o wiedzy tajemnej, która przywędrowała do nas aż z Hawajów, o hunie. Okazuje się, że huna jest skuteczna, działa. Na pokładzie Nautilusa Radia Z mamy z sobą Zofię Telesińską, bioenergoterapeutkę. No i ona opowiedziała nam o tym, jak zastosowała wiedzę hunów. Było tam taki krótki opis, jak kapłan wiedzy tajemnej pomagał autorowi sprzedać sklep, żeby mógł wyjechać z Hawajów do Stanów. Doszłam do wniosku, że odpowiednio się nastawiając, można to wkorzystać w życiu codziennym i jako takie próby robiłam działania wspomagające sprzedaż samochodu na giełdzie. Okazuje się, że to doskonale wychodziło. Oczywiście to musi być wszystko robione w odpowiednich warunkach, odpowiednio z wyprzedzeniem, to znaczy wiedziałam, że ten samochód ma być sprzedany, nastawiałam się co najmniej 2-3 tygodnie wcześniej. Po prostu myślałam, że pojedziemy na tą giełdę i ma przyjść kupiec, który ma określoną cenę za ten samochód zapłacić. Pojechałam na giełdę, ale ja powiedziałam, jak będzie wyglądał, że przyjdą dwie osoby i że zapłacą taką i taką cenę i że one przyjdą za pół godziny. I dokładnie to się zdarzyło, bo tak to nie byłoby to żadnym cudem. Natomiast ja opowiedziałam, jakie to będą osoby, jak będą wyglądały i jak one będą rozmawiały i jak one będą proponowały płacenie. I tak wszystko się złożyło, dokładnie to się spełniło. Potem to próbowałem jeszcze kilkakrotnie w innych przypadkach i dokładnie tak samo wszystko się spełniło, jak sobie życzył ten ktoś, który był zainteresowany daną transakcją. Wiedza tajemna kahunów bardzo służy sprzedaży samochodów. Kto by pomyślał? Tak, ale nie tylko. Okazuje się, że można, jak się chce, programować swoją własną przyszłość, wydarzenia, które nas spotkają, i faktycznie to robili kahunowie. Teraz też można sięgnąć do tej magicznej praktyki i ułatwić sobie życie, ale przede wszystkim wiedza kahunów pomaga ludziom w zachowaniu zdrowia, leczy. Jest z nami Katarzyna Jaśkiewicz, terapeutka z Warszawy, która wiedzę kahunów, hunę, stosuje w swojej własnej praktyce. Jak wygląda ta wiedza? Czym jest huna dla pani? Jak pani ją stosuje w swojej własnej praktyce? Jest to magia bycia prawdziwym sobą, tu i teraz,
wobec wszystkich i wszystkiego. Nie byłam w stanie podjąć odpowiedzialności za swoje własne życie. W momencie, kiedy przyjęłam kontekst, który dała mi Huna, wszystko się odmieniło. Zaczęłam podejmować odpowiedzialność za swoje życie. Na przykład zajmowałam się masażami, ale od kiedy poznałam masaż Huny, który nazywa się Lomi Lomi, jeżeli jest z Hawajów, a Romi Romi, jeżeli jest z Nowej Zelandii, nauczyłam się tego i zaczęłam prowadzić terapię, w których pracuję z drugim człowiekiem poprzez Hunę. Masaż polega na tym, że początkowa część masażu jest uhonorowaniem makrokosmosu w mikrokosmosie, którym jest ten człowiek. Jest energetyczną pracą nad doskonałością człowieka. Powiedziałam o pierwszej części masażu, druga jest, polega to na zatopieniu z człowieka znowu w wielkiej uważności. W związku z tym człowiek, który wychodzi z takiego masażu, staje się niesamowicie zrelaksowany. To jest nie tylko sam masaż, sama technika wykonywania, to jest świadomość Huny. Na przykład stresy, z którymi człowiek non-stop się borykał. W momencie, kiedy masaż oddziałał, osoba ta idealnie rozwiązała swoje problemy i miało to głęboki wpływ na jej życie. Nagle stała się swobodna w tym, co robi, w tym, jak żyje. Inna osoba, która w wielkim zagonieniu i pod wielką presją odpowiedzialności pracowała jako osoba na wysokim stanowisku. W trakcie cyklu masażów nastąpiło jakby rozładowanie agresji. Inny przykład osoby, która była otyła. Otyłość pojawia się u człowieka jako system obrony przed konkretnymi sytuacjami z życia danego człowieka. W momencie rozluźnienia, w momencie odnalezienia siebie w sobie, człowiek zaczął chudnąć. Nautilus Radia Z. Na pokładzie Nautilusa Radia Z mówimy o czymś, co nazywa się wiedzą tajemną, ale przecież wiele, wiele lat temu za wiedzę tajemną także były postrzegane zjawiska elektrostatyczne lub też po prostu na przykład uderzenie błyskawicy, uderzenie pioruna lub też na przykład upadek meteorytu. Być może tak jest, że kiedyś za wiele lat ta wiedza okaże się z wiedzą o energiach, o których w tej chwili nie mamy pojęcia. Tak, i wszyscy lekarze będą ją używać do leczenia swoich pacjentów i będzie to czymś zupełnie normalnym. A jeszcze dzisiaj powiemy o rzeczy straszliwej, o słynnym wodu. Na pokładzie Nautilusa Radia Z mówimy o wodu. Na pokładzie Nautilusa Radia Z mówimy o słynnej hunie wiedzy tajemnej, która przywędrowała do nas aż z Hawajów. Na pokładzie Nautilusa Radia Z jest Martin Carruthers, ekspert od huny z Kanady. Pan był na Hawajach. Co pan tam zobaczył? I go to Hawaii to study with the native healers, and I have seen many healings take place that I, as a Western scientist, could not possibly explain. Bywałem na Hawajach i przebywałem z tamtejszymi mieszkańcami i byłem świadkiem zdarzeń, których człowiek zachodniego umysłu nie jest w stanie wytłumaczyć. In the old days there are many stories of healers healing broken bones in minutes. Wiadomo o historiach, jak dawni uzdrowiciele potrafili uleczyć złamaną nogę w jednym momencie. But I have many times seen very fast remission from diseases like cancer. Natomiast wielokrotnie widziałem bardzo szybki powrót do zdrowia z tak ciężkich chorób jak rak i wrodzona ślepota. Huna działa, huna pozwala na wyleczenie się z różnych dziwnych chorób. Ja rozumiem, że pan miał kontakt wielokrotnie z takimi przypadkami. Czy może pan opisać jeden z ciekawszych? I have a friend in Canada who has been blind in one eye since she was born. Mam przyjaciela w Kanadzie, który jest niewidomy na jedno oko od urodzenia. And we never thought to work with her blindness. We totally believed the medical doctors. I nigdy nie próbowaliśmy z tą ślepotą pracować, jako że ufaliśmy lekarzom, że jest to sprawa nieodwracalna. And then one day we decided to talk about it and use Huna. I pewnego dnia postanowiliśmy porozmawiać o tym i użyć wiedzy Huny. Nothing happened. I nic się nie zdarzyło. And that night she started to scream very excitedly. I tego wieczora moja przyjaciółka zaczęła krzyczeć
z wielkim podnieceniem. She was looking at a tree. Ona patrzyła na drzewo. And said that the tree was reaching out towards her. Poczuła, że drzewo sięga do niej. And she did not realize fully this was her first experience of seeing with both eyes. Nie rozumiała tego, że jest to jej pierwsze doświadczenie, że ona widzi dwoma oczami naraz. And see the world in three dimensions the way most of us are totally familiar to see it. I widzieć świat trójwymiarowo, do czego jesteśmy wszyscy przyzwyczajeni. A w Nautilusie Radia Z dzisiaj mówimy o wiedzy tajemnej, o magii i przechodzimy do słynnego wudu, czyli to jest wiedza tajemna, która podobno przywędrowała na Haiti, tak, a z Afryki. To jest tak, że najbardziej ciekawe w tym wszystkim jest to, że niektórzy ludzie mogą z innych ludzi zrobić tak zwane martwe trupy, czyli tak zwane zombie. Właśnie. O, to jest ciekawe, że w zasadzie zombie możemy spotkać się tylko podczas oglądania horrorów, ale są pewne dokumenty właśnie z Haiti świadczące o tym, że przypadki powstania zombie były, są udokumentowane. Co więcej, były szczegółowo badane przez lekarzy. Okazuje się, że magia wudu działa w bardzo specyficzny sposób. Otóż uczestnicy wudu tańczą, śpiewają po kilkanaście godzin i wprowadzają się w dosyć niezwykły stan. My rozmawialiśmy z panią Zofią Teresińską, która powiedziała nam o tym, że magia wudu może być bardzo niebezpieczna. Zawsze się śmiałam, jak kiedyś oglądałam filmy w telewizji, jakie to mają fantazje i pomysły producenci, reżyserzy na temat rzucania uroków przez figurki, czy uśmiercania ludzi na odległość, mając kawałek ubrania i na przykład włosy przyczepione do jakiejś laleczki. No, okazuje się, że faktycznie tymi energiami za pomocą tak zwanego świadka, którym właśnie były te kukiełki, czy właśnie ten kawałek ubrania, kawałek włosów, można powodować różne rzeczy. Stosowano takie działania właściwie od zawsze, bo jak się sięga do literatury, która mówi o działaniach kahunów, czy o działaniach, czy magii Indian, czy o szamanach afrykańskich, czy Daleki Wschód, to wszędzie się stykamy z oddziaływaniem na odległość właśnie przez tak zwanego świadka, czyli coś, co jakby przypominało czy osobę, czy nawet to dotyczyć mogło jakiejś większej zbiorowości. To znaczy przychodził ktoś do takiego szamana i zamawiał, żeby uśmiercić jego wroga w drugiej wiosce. No, szaman sobie oczywiście życzył za to jakąś opłatę. No i potem odczyniał różne dziwne rzeczy, zaklęcie, nie zaklęcie, jakieś tańce, bo to cały tam obrzęd był wokół tego. Po prostu chodziło też o pewien układ energii. Po czym wyobrażenie tej osoby, ten świadek, który był połączony na przykład przez włosy, a ta laleczka, było to na przykład nakłuwane szpilkami, przybijane nożem, rozcinane i rzeczywiście okazuje się, że nie była to żadna fantazja producentów filmowych, ale faktycznie, że literatura opisuje fakty prawdziwe, że ci ludzie po prostu ginęli czy chorowali. Zgłaszają się do nas ludzie, którzy mówią, że ktoś na nich rzucił urok, też za pomocą właśnie jakiegoś tak zwanego świadka, jakiegoś wyobrażenia. Laleczka ze szpileczkami to jedna metoda, drugą metodą jest zrobienie z człowieka tak zwanego zombie. Osiąga się to dzięki podaniu takiemu człowiekowi wywaru z ryby zwanej ropuchą morską i po wypiciu czegoś takiego człowiek po prostu na kilka dni umiera, ustaje akcja serca, człowiek nie oddycha, po czym kiedy podaje się tak zwane antidotum, też pewien specyfik, ten człowiek ożywa, ale w zasadzie zachowuje się tak, jakby był głęboko upośledzony, tak jak właśnie ten filmowy zombie. Co ciekawe, zachodni farmaceuci badali próbki wspomnianej substancji i stwierdzili tam zupełny brak toksyn. Nie wiadomo zatem, co tak naprawdę wywołuje ten stan porównywalny ze śmiercią, jakie substancje lub też mechanizmy są za to odpowiedzialne. Słuchajcie, jest niesamowity film Izaka Isitana, Wudu. To jest film nakręcony przez właśnie kanadyjskiego reżysera. Film jest nieprawdopodobny, podobno realizacja
jego zajęła 2 lata, na nas zrobił ogromne wrażenie. Jeżeli będziecie mogli go kiedyś zobaczyć, bardzo go polecamy. I cóż, już zapraszamy was na pokład Nautilusa Radia Z za tydzień.